Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. I za Kaczmarek, Żaneta Wybiórczyk, czyli bez ogródek. Witaj za. Cześć, cześć! Dzisiaj rozmawiamy o nietypowych ogrodach i wyjątkowych potrzebach. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj w praktyce projektowej, jak spotykamy nowych inwestorów na swojej drodze, spotykamy się z taką sytuacją terenową, że mamy działkę o dość regularnym kształcie. I potrzeby naszych klientów gdzieś tam w większości przypadków można sprowadzić do wspólnego mianownika, są one do siebie podobne, ale nie zawsze tak jest. I czasem zdarzają się takie projekty, które są absolutnie wyjątkowe i z tego też powodu dla nas, jako projektantów, na pewno bardziej wymagające no bo wymagają takiego wyjścia poza to swoje pudełko poza te swoje ulubione rozwiązania. Poza standardowe metody, którymi się posługujemy i standardowy na przykład dość dobór roślin czy materiałów rozwiązań. Zgodzisz się ze mną, prawda? Oczywiście, że się z Tobą zgodzę, bo tak jak mówisz, kształt działki może być nie tylko prostokątny, czyli taki, z którym najczęściej się spotykamy, ale również i kwadratowy, trójkątny, czy jeszcze w formie jakichś tam wielokątów o przyjmujących różne mhm. kształty, co widać zwłaszcza, jeśli chodzi o zabudowę szeregową. Bo to właśnie zauważyłam, no tak. że one się różnią bardzo te ogródki, zwłaszcza w tylnej części ogrodu od siebie. Jeżeli uh -huh. frontowa część jest w miarę spójna i o tym samym rozmiarze, tak już w tylnej części powierzchnia, zwłaszcza ukształtowanie, jeśli chodzi właśnie o ten kształt jest inny. No tak, i tutaj widzisz. No właśnie tak. To, co pierwsze tutaj wyróżniłyśmy sobie, że te takie wyjątkowe ogrody, nietypowe, powstają bardzo mhm. często na po prostu działkach o e, nieregularnym albo jakimś nietypowym kształcie. Mhm. I to, co tak jak powiedziałaś, ja się z tym e, spotkałam na przykład w zeszłym roku. Projektowałam, m, ogrody, projektowałam ogrody dla dewelopera, który budował domki szeregowe mhm. na narożnej działce. Na narożnej działce, która z dwóch stron miała ulicę. I to był bardzo nietypowy kształt, bo to, co Ty mówisz, że właśnie jak są domy szeregowe, zazwyczaj są w jakichś rzędach posadowione. Tak. Nie? I no wie, wtedy te inni. tylne ogrody, tak, są. Jeden jest bardziej ścięty, drugi mniej. Są jakie, jakieś takie kliny tam często powstają, jakieś tak. takie. E, i, I to jest bardzo trudne też do, do zagospodarowania, i bardzo często jest widać to, że to jest niezagospodarowane w jakiś sposób. Albo nie, że jakieś, ludzie nie do końca. Tak, albo coś po prostu ludzie, że tak powiem, tam upychają na siłę, nie upychają coś na siłę. Albo tam powstaje kącik do gromadzenia rzeczy, które chcemy w jakiś sposób, wiesz, z oczu sobie zabrać. Projektowałam właśnie na działce narożnej, gdzie w ogóle te domy mhm. były tak jakby po takim wachlarzu usadowione, posadowione i przez to ogrody Wyobrażasz sobie pewnie, przez to ogrody były właśnie takimi klinami zwężającymi się do samego narożnika działki. Mhm. To było dla mnie tak trudne do zaprojektowania, bo jak gdzieś tam one były dla wszystkich czterech domów powiedzmy, że podobnej wielkości, ale właśnie ugryźć to tak, żeby wyznaczyć tam jakieś miejsce na rośliny, żeby tam wyznaczyć jakieś miejsce wypoczynku i tak dalej. I żeby to w ogóle jakoś miało ręce i nogi, a jednocześnie też deweloper chciał, żeby pooddzielać je w pewien sposób od siebie, żeby wiesz, mieć prywatność na tym niewielkim ogródku. I to było bardzo trudne. Właśnie nietypowy kształt działki, no potrafi projekt, no tak naprawdę jeżeli jest bardzo nietypowy kształt działki, to w ogóle jest determinanta jakby projektu ogrodu, bo gdzieś tam po prostu walczymy o ten plan zagospodarowania, próbując się wpisywać w ten kształt nietypowy. No i w tą, w tą nietypową powierzchnię. Ja przypominam sobie, jeżeli już o tym mówimy, o tych klinach, o których mówisz, Jeden taki projekt ogrodu, gdzie e, faktycznie działka przyjmowała kształt w ogóle prostokąta, prostokąta, przepraszam, trójkąta. E, ona by, e, była po prostu trójkątna. E, wiesz, był w, jedne, w jednej części kąt prosty, tak naprawdę, i ten klin był bardzo e, wyciągnięty. I znaleźli tam ludzie takie rozwiązanie, że żeby powiększyć faktycznie ten ogród, Zastosowali chociażby trik z lustrem, który optycznie powiększa tę te, te mhm. przestrzeń. Nie? Więc mhm. takie ogrody również mogą być ciekawe, ale na pewno są trudniejsze do zaprojektowania niż te działki, takie wiesz, o czterech bokach, czy to prostokątu, czy kwadratu, gdzie tą przestrzeń możemy ogarnąć na pierwszy rzut oka, tak naprawdę. Nie? No tak, wiesz co, ja też spotkałam się z tym, że nawet że, że w ogóle dla inwestorów mhm. nawet bo takich tak naprawdę takich idealnych prosto, prostokątnych działek jest mało. Jest niewiele takich, wiesz, idealnie wytyczonych, że te boki są równe. I ja się spotkałam nawet z tym wielokrotnie, że nawet jeżeli jest jakaś, wiesz, dwie granice działki odbiegają trochę od siebie, czyli gdzieś tam ona się na końcu działka się zwęża bądź się rozszerza, że nie, jest, że nie jest to wszystko takie równe, to to już jest dla nich trudne, bo na przykład chcą geometryczny ogród i chcą, wiesz, żeby trawnik na przykład miał geometryczny kształt prostokąta, żeby był równy, i nie wiedzą, jak wtedy do tego podejść, nie? Że, że ta działka nie pozwala im na to tak naprawdę, a nie potrafią tak wyjść poza ten, poza ten schemat. I ja zawsze mówię, że no, tak naprawdę to jest bardzo prosta sytuacja, dlatego że pewne odległości, pewne te różnice tak naprawdę na rabatach z roślinami ozdobnymi gubimy. Oczywiście, czy nawet samym żywopło zastosowaniem żywopłotem, ale nie stworzonego na przykład, zobacz, z jednego gatunku typu tuja, tylko już jeszcze jakieś drzewo wchodzi i już to się tak mhm. fajnie załamuje, nie? I, i żeby to tą właśnie nie iść tą monogatunkowość, tylko żeby różnorodność była większa. I to już wtedy się rozchodzi. A tu Tak. Może to jest problem, że kiedy wyobrażają sobie to, no dobra, czyli tutaj granice się jakoś rozchodzą? Tak, wyobrażają sobie te sztywne ramy. No to jak my mamy tu je posadzić? Będzie widać, że to jest nierówne. Może tak, może tu masz rację, a, a ja mówię, no, no nie, no w czym problem? Robimy rabaty z roślinami i te odległości nam giną. Jedynie trudno jest, jeżeli jest taki nietypowy kształt, to trudno będzie wpisać taki bardzo geometryczny ogród, jeżeli będziemy chcieli posadzić rośliny w bardzo taki też e, regularny sposób, w takich rytmach i tak dalej. Właśnie szpalery, rytmy, no to to będzie trudne, bo te odległości, te różnice nam wyjdą. Mhm. Ale jeżeli tak bardziej swobodnie się podejdzie do tych nasadzeń, to to się wszystko zgubi i nasze oko tego w ogóle nie, nie będzie widziało. Oczywiście. Ja z, z różnymi kształtami działek się spotkałam i. Yy... I tak, takie nietypowe tak naprawdę są często, ale tak naprawdę to też często można przekuć tak naprawdę na, to, na sukces tego projektu. Żeby że to było zaletom, działka... tak, Bo ten ogród samot, tak. samym, yy, samym tym, że on już ma inny kształt, czyni go wyjątkowym. Zależy, jak na to spojrzymy. Tak jak mówiłyśmy, w którym zobacz odcinku, Iza, że. Yy, tak, jak miałaś gdzieś w jakimś yy, ogrodzie różnicę poziomów, tak? Zamienić tą yy, wadę na pierwszy rzut oka, która jest problematyczna dla tego klienta, ty zamieniłaś się w zaletę. I wtedy ktoś podpatruje: fajne rozwiązanie. Faktycznie da się. Nie ma tej yy, ściany, do której dochodzimy, i co ja mam z tym zrobić? To jest problem. Do tego potrzeba ludzi naprawdę kreatywnych, tak jak rozmawiałyśmy już wcześniej, i Ty takich projektów miałaś znacznie więcej ode mnie. No bo ja, zobacz, spotykałam się z projektami, gdzie wchodziłam na płaski praktycznie teren o danym kształcie, właśnie trójkąta bądź też kwadratu, a Ty miałaś naprawdę. Te projekty różne. Po prostu na takich klientów trafiałaś, nie? To też tak. zależy Wszech, od wszechświat tego. Wszechświat takie mi zsyła, nie? Wszechświat zsyła mi skomplikowane czasem projekty. Ale to jest fajne, ja to zawsze, ja to zawsze lubię, nie? Że się coś dzieje i że jest coś nowego. Bo to jest nowego. wyzwanie, tak. Tak i nawet teraz w sumie mam taki, ale to jest wiejski ogród i działka ma ponad Dwa tysiące metrów i jest mhm. bardzo nieregularna. Nie mogę tego do żadnej figury geometrycznej przyrównać, bo Aha. po prostu jest kilka granic i jest jakiś zakątek taki w dalszej części ogrodu i to samo, nie? Działka jest większa, więc inwestorzy mieli takie podejście. No, tam jest taki jeszcze. Zakątek, do którego trzeba by dojść, może tam już nic nie róbmy. Tak jakby wiesz, zignorujmy, że mam jeszcze kawałek działki. Mówię, nie no, przecież zawsze można tam wymyślić coś fajnego. I ja w ogóle lubię, jeżeli mam duże ogrody, a to mi się też zdarza, że ta, znaczy duży ogród, no każdy ogród powyżej tam powiedzmy dwóch tysięcy metrów kwadratowych działka, to to już jest dosyć duży ogród, jak na nasze tutaj standardy. Mhm. To bardzo lubię um, urządzać go też w taki sposób, żeby ta najbliższa domowi i tarasowi część ogrodu była taka bardziej formalna, taka bardziej poukładana, taka, wiesz, A ta w szczegółach bardziej dopracowana. bardziej i dostosowana tak, do wytwarzającego mm -hmm. nas, że tak powiem, krajobrazu. krajobrazu tak. No. Jakieś drzewa, bardziej jakiś, jakiś zakątek drzew, właśnie. Nawet jakiś taki zagajnik z kilkoma tylko drzewami, i tak dalej, taki bardziej dziko prowadzony. Jak tam chwast wyrośnie, to w ogóle nie chce no wyrośnie, problem. nie? Chce jest, no. nie? Mhm. no problem, tak. Taki bardziej, tak taka, takie zaproszenie, taki trochę portal pomiędzy właśnie tą, tym ogrodem takim ułożonym pod nas, pod człowieka, a tą naturą, która może gdzieś tam szczęśliwie w pobliżu się znajduje, nie? Czyli to też może fajnie współgrać, zobacz. Cały czas o tym mówimy, żeby ten ogród też wkomponowywał się w to otoczenie najbliższe, bo to też mówi nam dużo o tym, jakie gatunki roślin nawet będą dobrze się tam zachowywały, bo już są jakieś rośliny, które tam przetrwały przez lata, są roślinami wskaźnikowymi, przez to, tak? I już wiemy często, przez to, z jakim rodzajem gleby mamy nawet do czynienia. No bo to no też tak. dużo mówi, nie? czy to jest gleba gniazda? Tak, dużo mówi. Na, na przykład, tak, na przykład mamy do czynienia i tak dalej i tak dalej z ogrodem w, w pobliżu lasu. To już nam bardzo dużo, bardzo dużo determinuje. No nie? to bardzo... część ogrodu już w stylu leśnym już by na pewno poleciała, żeby właśnie. No, patrz, to było... już jeszcze rozmarzyłaś. Ty już widzisz ten ogród. Tak, jednocześnie przedłużenie ty, tej działki, tak naprawdę, optyczne powiększenie jej wzrokowo. No? I no, twoje brzozy ja, ja, dlatego... ulubione. Zobacz, i twoje brzozy Brzoza. ulubione. I wiesz co, ja właśnie lubię takie nietypowe kształty, bo to jest w ogóle właśnie fajny projekt. Dlatego, że jak jest bardzo nietypowy kształt działki, to on jest dla inwestorów bardzo trudny. No to dlatego mówię, oni też szukają projektanta, bo oni nie wiesz, oni tego nie ugryzą sami w ogóle, co z tym kurde zrobić. Nie, nie, nie mają takiego jakiegoś pomysłu na to. Szukają projektanta, i wtedy jak im się wyrysuje fajny program, jakby takiego ogrodu, jakąś ścieżkę, gdzieś, jakieś miejsce wypoczynku albo ten zagajnik, powiesi się tam hamak na wizualizacji na razie, ale oni po prostu wtedy widzą, że to jest na tym projekcie. Coś z tym zrobić, nie? Tak. Że to jest zrobić, to nie mówią, jest problem. Ale mamy super działkę, wow, w ogóle. My mamy super działkę, słuchaj, a nie jakąś problematyczną, nie? To jest, to, dlatego chyba to lubię, nie? Bo można zrobić efekt, wow. O to chodzi. I zobacz, jaki mamy fajny temat, niby trudny, bo yy, nietypowe ogrody, wyjątkowe potrzeby, ale my z tego potrafimy wyciągnąć plusy i przerobić to w konsekwencji na plus, dlatego to jest fajne, nie? Wiesz co, no bo ja właśnie też, ja wierzę w taki rozwój i, 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 i w takie poszukiwanie ciągłe jako projektant i to jest dla mnie fajne. Dla mnie by było karą, jakbym ciągle projektowała takie same No dziękuję ogrody. Ci bardzo, mi po prostu tacy klienci się trafiają, a nie inni, którzy znają już te swoje potrzeby w jakiejś części i to też mi pracę ułatwia z drugiej strony, tak? Bo no tak, określą no tak, tak, te potrzeby tak. już na pierwszym spotkaniu, to również o tym mówiłyśmy odnośnie odcinka spotkania z klientem, nie? że tak. no to, to wszystko ma swoje plusy i minusy, chociaż. No oczywiście, no dobra, ważne, że do przodu i, 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 I żeby działamy. się dobrze bawić. Tak. I działamy. Tak, to Kolejny jako wyzwanie, taki wyróżnik nie? Nie? tak. No a ja wiesz, że lubię. No tyle lubię. No co, co ja mam powiedzieć, że no lubię i tyle. Ehm, Bo to jest kolejny ciekawszy. taki wyróżnik nietypowych ogrodów, który sobie określiłyśmy, to wysokość, różnice wysokości. I to jest coś, co też podobnie jak kształt działki, jak mamy jakieś Duże różnice wysokości, to bardzo mocny ma to wpływ na cały projekt i w zasadzie go um, gdzieś tam ukierunkowuje. Determinuje, tak. Czyli ta różnica poziomów takie, co ty, coś takiego, z czym ty się spotkałaś, podejrzewam, nie raz, no bo ja na tę chwilę kojarzę jeden Wiesz taki co? twój pro, projekt, ale pewnie ro, nie, robiłaś ich na pewno więcej, bo coś mi Wiesz tam. co kilka, kilka miałam jeszcze. takich tak. projektów. Kilka miałam takich projektów. W tym miałam. A to jest w ogóle ciekawe, bo miałam jeden taki projekt, gdzie była Że taras był na ogromna różnica w ogóle, nie? wysokości. Mhm. Tak. Była ogromna różnica wysokości, ale w ogóle tak. Działka była w bardzo fajnym miejscu. W właśnie przy takim miejskim lesie, na, na obrzeżach po prostu miasta. Bardzo fajna lokalizacja. Inwestorzy sobie ją kupili. W ogóle, co ciekawe, to inwestor był jakimś budowlańcem, wykonywał roboty budowlane, więc generalnie mhm. techniczny człowiek. Natomiast. Kupili działkę, z to jest właśnie też to, o czym ja często mówię, że, my gdzieś tam, że gdzieś tam bardzo wiele osób kupuje działki bez świadomości zbyt dużej, co kupuje i z jakimi to się wiąże konsekwencjami. Działka była z bardzo dużą, chyba z czterometrową różnicą wysokości pomiędzy U. podjazdem, a pomiędzy końcową, jakby taką jakby końcową częścią działki, plus ona była w taką literę L, więc jeszcze miała nietypowy kształt. I Mhm. Inwestorzy zakładali od początku, że oni tam postawią parterowy dom. W ogóle to było niemożliwe do zrobienia, bo tam były tak duże właśnie różnice, a gdzieś tam no na przykład poziom drogi jest y, określony i do niego musimy się dostosować, tak? Mhm. I i to jest właśnie to, jak czasem można się rozmyć ze swoimi oczekiwaniami, jak gdzieś tam nie ma się świadomości do końca, jak to wszystko potem przebiega i z czym się wiąże. Bo zamiast parterowego domu powstał trzykondygnacyjny dom, który był jakby w... wbity w skarpę. I parter. Pierwsza kondygnacja domu to był garaż, i jakieś pomieszczenie gospodarcze, którego w ogóle miało nie być. To miał być parterowy dom, trzy sypialnie, wiesz, salon z aneksem, nieduża inwestycja. Aha. Rozrosło się do takich to rozmiarów. I w ogóle z racji tych różnic wysokości wyszło potem na to, że właśnie tak, na dole samym był garaż, a do frontowych drzwi Czyli do budynku to trzeba było po schodach się wspinać. Na, na wysokość ponad dwóch metrów i od tyłu były te drzwi. Indywidualny projekt i w ogóle, no ta inwestycja, pod... nie pytałam o to, bo, bo nie chciałam chyba tego wiedzieć, bo podejrzewam, że budżet tej inwestycji to urósł dwukrotnie w stosunku do tego, co było zakładane. To ma tak Albo dalekie 3. konsekwencje. Tak, I, i to naprawdę trzeba o tym myśleć, dlatego że różnice wysokości czasem się. Ludziom marzą, że fajne są ogrody z różnicą wysokości, bo są ciekawe. No są. Ale wykonanie wszelkiego rodzaju odwodnień, wykonanie murów oporowych tak. jest, jest bardzo drogie. I są też takie konsekwencje, o których się gdzieś tam nie myśli, że jeżeli budujemy ogród, właśnie wiesz, z dużą różnicą wysokości, to zarówno przy małych dzieciach nie jest to fajne, nie jest to wygodne. Gdzieś tam bieganie z jakimiś. A i tam na przykład. Bo ja zawsze zwracam uwagę na takie bardzo praktyczne rozwiązania. I właśnie tak mówię, no dobra, w dalszej części ogrodu robimy jakiś domek ogrodnika. Nie po co? Przecież mamy ten garaż. Wiesz, garaż, Aha. którego miało nie być, który kosztował pewnie głowa mała, tak? Ja mówię, no ale kosiarka, no jak kosiarkę będziemy też trzymali w tym garażu? Mówię, i jak ją pan po tych schodach będzie tam wszarpywał do tego ogrodu, żeby go skosić? O i się lampka zapaliła, mhm. nie? Że. Jeszcze domek ogrodnika jest potrzebny, no bo faktycznie no kusiarka skakać nie potrafi, a wtarganie jej po schodach jest. Za każdym no. razem, bo zobacz, musi to zrobić Karą. dwukrotnie. Musi ją znieść, najpierw by skosić ten trawnik, i później musi ją odnieść na miejsce, czyli dwukrotne wniesienie Siak. już wchodzi. No i właśnie, to są takie No są takie komplikacje. Tak, są takie komplikacje rzeczy, i owszem, o których ludzie tak, zapominają. Owszem, ogrody z różnicą wysokości mogą być fajne, ale to się wiąże z bardzo daleko idącymi różnymi konsekwencjami dotyczącymi tego, czy będzie w tym ogrodzie wygodnie, czy niewygodnie. I to też trzeba myśleć też o potrzebach osób starszych. Bo jak ktoś sobie buduje w wieku na przykład 60 lat dom, to już młodszy nie będzie i jakieś schody i tak dalej, to też już nie będzie, wiesz, coraz łatwiejsze w użytkowaniu, tylko coraz trudniejsze. To już tu jak najbardziej no i koszty. dom par parterowy tak. tylko wchodzi w grę, o niewielkiej powierzchni, no bo wiadomo, no. I koszty. Koszty takiego założenia takiego ogrodu no, są znaczące, bo choćby właśnie te mury oporowe, tak? I, i spotykamy się wtedy też z takimi problemami schody. No, gdzieś tam odcięliśmy coś murem, to gdzieś jakoś ten ogród penetruje też woda opadowa, więc gdzieś tam robi nam się w, in w czasie intensywnych opadów jakiś potok. Są też takie Czyli jeszcze. różne. Mhm. Tak, są różne takie konsekwencje. Dlatego to są fajne ogrody do projektowania, ale też właśnie tu bym tak zwróciła uwagę na to, że bo tak, pamiętajmy, my projektujemy ogrody, tak? A nie jesteśmy architektami, ani konstruktorami. I jeżeli ja na przykład widzę coś tak trudnego, to ja mogę podpowiedzieć moim e, klientom i wtedy też podpowiadałam w jaki sposób to można funkcjonalnie rozwiązać, ale ja się gdzieś tam nie sile na projektowanie murów oporowych, tak? Dokładnie. Ja się na tym nie znam, jak konstrukcji tych murów nie będę rysowała. Tutaj się absolutnie nie podejmuję tego. To jest bardzo trudne, to jest ryzykowne i to musi zrobić konstruktor czy architekt z uprawnieniami i wtedy będzie inwestor miał gwarancję, że to jest wszystko ok i że to jest bezpieczne. Ja nie, za to nie, nie narysowanie na tak nie chcę zwaną sztukę, gdzie możesz to zrobić tak. tylko przy pomocy wizualizacji. Ale tak jak mówisz, ja to często też ludziom powtarzam, że... Y ja też nie wchodzę w kompetencje ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, którzy mają do tego uprawnienia i nie wchodzę ludziom po prostu z danej branży w ich kompetencje. Tak samo no, nie sądzę, że taki konstruktor budowlany potrafiłby zaprojektować ludziom ogród na zasadzie doboru roślin czy rozmieszczenia danej małej architektury, podziałem tego wszystkiego na strefy i tak dalej. Zobaczcie, to działa w dwie strony, dlatego... O tym też y, często ludziom mówię, nie? To jest y, istotne. Tak, to jest ważne, żeby. Bo gdzieś tam myślę, że. Tak samo ogrodzenie, też, że jak drama, byłam... brama i tak dalej. Tak. No, no nie, my tego nie myślę też, że jak byłam, też, byłam młodszym tak? tak, że jak byłam młodszym projektantem i też na studiach nam pokazywali właśnie, wiesz, rysunki, przekroje jakichś słupków e, ogrodzeniowych i tak dalej, to sobie myślałam, Jesus, ja się muszę tego wszystkiego nauczyć, a ja to muszę wszystko umieć i, i rysować nie, nie, to w projektach. Nie, nie muszę i wręcz uważam, że nie powinnam i nie powinniśmy, no chyba, że ktoś ma jakąś czuje taką specyfikę siłach, i się w tak. tym czuje i czuje się na siłach i, i się dokształca w tym zakresie. No I to, zobacz, no może to, dać gwarancję no to, tak. tym samym, że, że faktycznie to jak zaprojektuję daną rzecz, dany tak. murek oporowy czy dane ogrodzenie, to faktycznie to będzie działało i funkcjonowało jak należy i... No ja uważam, że firmy, które to wykonują takie prace, dają tym samym poprzez swoją wiedzę i doświadczenie jednocześnie gwarancję y, użytkownikom, tak? to no tu... tutaj doświadczenie. Ja myślę, że tutaj doświadczenie i o ile Przede tutaj wszystkim. mówimy o czymś takim naprawdę trudnym, typu mur oporowy w ogrodzie z na dużą materiał, różnicą. Zobacz, też musi tak. być, nie? No bo tak, tutaj mówimy o takim trudnym zadaniu, tak? Mur oporowy, duża różnica wysokości, więc też napór gruntu, tak. trzeba wziąć pod uwagę to, jak woda tam się porusza po tym ogrodzie i tak dalej. Natomiast takie łatwe rzeczy, typu ogrodzenie murowane wokół domu, wokół posesji, to też umówmy się, można zrobić najlepsze rysunki, przekroje i nie wiadomo co, a przyjdzie wykonawca. Pan Staszek, który muruje ogrodzenia od 30 lat, albo i on pan się na te rysunki Andrzej nawet nie spojrzy, nie spojrzy. tak? No albo pan prawna. Andrzej, on się na te rysunki nawet nie spojrzy, bo mu to jest do niczego niepotrzebne. On swoje wie, on swoje um, wyliczy. On po prostu wie, zrobi. jak to zrobić, tak. tak? Więc ja myślę tutaj, że z naszej strony odbiegłyśmy trochę od tematu, ale trudno, yy, z naszej strony ja to tak widzę, że jeśli chodzi na przykład o takie ogrodzenie, to bardzo ważnym elementem tego, co ja robię dla klientów i co dla nich jest istotne, to jest rozrysowanie przebiegu ogrodzenia, gdzie jakie elementy, gdzie przęsła, gdzie furtka, gdzie brama i tak dalej, plus zliczenie materiału, czyli ja wyrysowuję po prostu jak gdyby przekrój, jakby kład ogrodzenia, żeby zliczyć pustaki i tak dalej, bo to są też drogie materiały i trzeba to zamawiać dosyć precyzyjnie, także to jest istotne, ale nie tam, żeby się silić na rysowanie, Fundamentów, zbrojeń, i, i, i tak dalej. No to, to jest sztuka dla sztuki i kartka w projekcie, ale to w zasadzie dla wykonawcy nie ma żadnego zastosowania. Jest absolutnie niepotrzebne. To już lepiej zrobić coś w tym czasie. Posłuchać podcastu bez ogródek, nie? Na przykład. Na przykład. Albo przesadzonego podcastu. Tak, albo coś przesadzić w ogóle. W ogrodzie. No. Dokładnie. Dobra. Czyli dwa. Mamy tak, tą wysokość. różnicę wysokości. I wiesz co, ja, Żania, jeszcze bym tylko powiedziała, że wysokość to jest też, jak mamy taki ogród, wiesz, skomplikowany pod względem wysokości, gdzieś mamy niżej, gdzieś mamy wyżej w ogóle, to ważne też jest bardzo projektowanie roślin, bo roślinami można te... Widoki. Przedstawicielka te widoki zasłaniać. też. Tak, wiem o co tak, Ci chodzi. Mhm. Że, że możemy te różnice wysokości też trochę tak zniwelować i oszukać wzrok obserwatora. Że w jakimś obniżeniu możemy m, na granicach tego obniżenia posadzić wyższe rośliny i trochę tą wysokość jakby Wyrównać. nie fizycznie, ale w naszej, w naszej głowie. Gdzieś tam trochę podnieść. Zróżniać, I no. mhm. to jest też ważne, żeby tak plastycznie bardziej te rośliny potraktować i, i wykorzystać. Pobawić się, no, pobawić się trochę. Czyli byśmy miały po pierwsze, kształt działki, po drugie różnica wysokości. Po trzecie, jeśli chodzi o ten ogród nietypowy, na pewno będzie wpływał na niego styl ogrodu oraz forma, w jakiej taki ogród będzie, tak? Bo mhm. ja rozumiem przez pojęcie takie, że ten ogród jest nietypowy. Ja to rozumiem, że na przykład to jest taki ogród, który też swoim stylem będzie odstawał, czyli wyróżniał się na tle pozostałych ogrodów, które są na, w pobliżu, czy na jakimś właśnie osiedlu, jeżeli chodzi o e, tak. zabudowę taką właśnie jednorodzinną, gdzie mamy działkę obok działki, albo o te ogrody e, szeregowe, tak? Bo ten styl również będzie wpływał na to, że to nie będzie taki prosty, klasyczny ogród czy ten taki nowoczesny, ale również połączenie ze sobą różnych stylów daje nam w konsekwencji to, że nasz ogród po prostu będzie inny niż te pozostałe, takie najbardziej najpopularniejsze, takie najbardziej spotykane w naszym kraju. Czyli ogród taki indywidualny czy charakter po prostu. Nie? Miał. No i tutaj zdarzają się oczywiście wyjątkowe ogrody dla wyjątkowych potrzeb. Ludzi dostosowane, dostosowane do tego, tak? Bo no szczęśliwie tak jest, że nie wszystkim podoba się to samo. Chociaż gdzieś tam jest, są pewne mody, są pewne trendy, i to w ogrodach też widać. To widać we wnętrzach, to widać w ogrodach, że gdzieś tam jest wspólny mianownik dla większości i podobają nam się podobne rzeczy, używamy podobnych rzeczy. Natomiast tak, są takie ogrody, które się mm, zupełnie. Odcinają, wyróżniają. No i są też tak naprawdę, zdarzają się też tak naprawdę tacy klienci, którzy mówią: Ja nie chcę mieć tak jak. Sąsiad. wszyscy nie chcę mieć tak jak sąsiad mm -hmm. nie chcę no to jest w ogóle częste nie nie chcę mieć tak, jak sąsiad no gdzieś tam mamy taką potrzebę żeby mieć coś inaczej żeby mieć coś trochę lepiej żeby mieć coś trochę więcej on ma ogrodzenie na sześć pustaków to ja zrobię na siedem no są też są są są, Jasne. S, są różne podejścia tak. jest takich nietypowych na przykład no w zeszłym roku miałam ty zresztą na nim byłaś bo tam razem trochę doradzałyśmy e, miałam ogród który jest był w ogóle trudny do zaprojektowania, chociaż teraz, tak patrzę, że tam jest niewiele zaprojektowane, mam takie poczucie, jeśli chodzi o rośliny, bo są bardzo monogatunkowe nasadzenia, I, ale są rośliny egzotyczne, jest palma, bo jest basen i klient po prostu chciał. Był na Karaibach kilka razy, ja chcę mieć Karaiby tutaj i koniec, i ma palmę przy basenie. Są e, rośliny egzotyczne, są też bambusy. Cały szpaler bambusów, no właśnie, żywopłot. Jego nie interesował żywopłot z jakichś tuj albo graba, albo buka, nieważne. Coś innego i, i wypatrzył sobie bambusy. Zakładałam ten żywopłot. Bardzo, no bardzo fajne. No i trochę innych jakichś egzotycznych roślin, jakiś agaf, jakiś juk. Tutaj dla mnie było duże wyzwanie, bo nie miałam za dużej wiedzy tak naprawdę o takich roślinach egzotycznych. Mhm. Musiałam się trochę tam, trochę się douczyć, doszkolić, jak je, jakie rośliny wybrać do warunków. No i tutaj też tak naprawdę nauka pracy z inwestorem była intensywna, bo no, tam się trochę rozjeżdżaliśmy w sensie, że na przykład inwestor bardzo chciał, wiesz łatwo jest znaleźć coś w internecie, łatwo jest znaleźć in inspiracje na przykład na Pinterestie, no ale inspiracje można znaleźć często z zupełnie innej strefy klimatycznej. I tutaj jest jakby kwestia wytłumaczenia klientowi, że no super, ale nie tutaj. Jak się przeprowadzimy 1000 km na południe, czy, czy 3000 kilometrów na południe, to owszem, ale, ale nie tutaj. Mhm. No i to było takie wyzwanie, bo tutaj jakby ten nauka tego, szukanie tego kompromisu, kompromisu było trudne. Było a, trudne. A zobacz, Iza, naprawdę nietypowy ogród, bo słuchacze yy, nie wiedzą, ale ja powiem, bo ja widziałam ten ogród i ogród taki naprawdę. Gdzie była budynku bardzo nowoczesna, dużo przeszkleń, dużo betonu, prostota, minimalizm, gdzie prosiłoby się wręcz, żeby do tego domu zrobić ogród taki na tip top, w stylu nowoczesnym, formalnym, takim geometrycznym kształcie, itd. Tak no bo. No nie zaszalałabyś z rabatami w stylu angielskim przy takim czymś, czy na przykład takim no, klasycznym, ponieważ po prostu najzwyczajniej by się to gryzło ze sobą, tak? A, a tu ding-dong, niespodzianka, poproszę o ogród egzotyczny, bo mi się chce mieć po prostu nad basenem palmy i no faktycznie to był ogród nietypowy dla ciebie. Dlatego widzisz, ty, to jest kolejny przykład na to, że faktycznie miałaś styczność znacznie częściej z takimi ogrodami nietypowymi yy, i nietypowymi klientami niż, niż Janu. <ścoughs> to ty, bardziej nie, niespotykane projekty. No zdarzają się, tak. Nie, niespotykane na co dzień. Jakieś w ogóle jakieś, tak. Jak są, jest, jest ten program, Wyjątkowe Domy? Może ja kiedyś jakiś program nagram? No nie wiem, nie, no żartuję, ale em, no tak, no zdarzały się, nie? Ale nietypowy miałam też na przykład, e, no właśnie. Ostatnio kilka miałam takich nietypowych, w sensie takich innych niż projektowałam do tej pory. I był ten ogród egzotyczny. W tym samym roku co projektowałam ogród egzotyczny, projektowałam też ogród, ogród ekologiczny. Mhm. Tego kiedyś widziałaś na moich zdjęciach. To jest ogród, do którego mam wyjątkowy sentyment i w ogóle tam się łąka po prostu czułam, czułam, że się rozwijam jako projektant i jako człowiek i w ogóle kocham, po prostu kocham ten ogród, jakbym znała pin do bramy, to bym się tam włamywała popołudniami i przesiadywała. Oczywiście żart. Ale nie no, ogród fajny. Dla mnie też tr trudny o tyle, że ogród na dość dużej nieruchomości, bo prawie 1300 metrów miała działka. Klient ci otwarci bardzo właśnie na to, żeby zaprojektować ekologiczny ogród, żeby on był w naturalny sposób prowadzony. Żadne tam agrowłókniny nie wchodziły w grę, Yy, trudne było to, że podłoże było bardzo słabe i to jest. Stary, Czyli te sosny, dobrze, yy, to, to kojarzę. To jest teren, gdzie kiedyś tak, tak, sosem. To jest teren starego lasu. Mhm. Tam był kiedyś las, yy, potem wycinany, wycinany, bo to były jakieś wojskowe tereny, coś tam nieważne. Teraz to jest podzielone na działki i tak, było tam kilka, rośnie tam kilka starych sosen i oni nie chcieli ich wyciąć. Też to w ogóle bym nie fajne, chciało. bo. Nie dziwię się. Znaczy, fajne. Wiesz co? Całe, całe kilka ulic, bo to jest jakby osiedle, które powstało w ostatnich kilku latach, właśnie na nieruchomościach, to chyba miasto sprzedawało te działki, ale to nieistotne. I te sosny były na wszystkich mhm. działkach, wszyscy wycięli te sosny. Dwie równoległe ulice powycinały te sosny. Tylko na tej jednej działce, w zasadzie inwestorzy właśnie zdecydowali się na to, żeby je pozostawić. No, ja y, mówię, że oczywiście jestem, jestem za i oczywiście niech zostaną, i po prostu dostosuj, dostosujemy ogród do tych drzew. No, ale tak, tam było wyzwanie takie, że. Yy... No, właśnie, żeby też nie zrobić za dużo trawnika, też o trawnik tam trudno, bo te drzewa, wiadomo, zabierają i, i sporo wody, i sporo światła, ale trochę się tam udało tego trawnika wykroić w takim nietypowym kształcie, bo po powierzchniach trawnikowych się chodzi, ale dochodzi się do powierzchni łąki, e właśnie łąki kwietnej. I tutaj też się bardzo bałam, jak łąka sobie poradzi pod drzewami na tej suchej ziemi, ale radzi sobie świetnie, w ogóle radzi sobie tak świetnie, że w zeszłym roku, mi inwestorka w weekendy wysyłała zdjęcia, po prostu jak tam porosły te wow. wszystkie rośliny, bo jakaś dzika marchew to tam miała ponad 2 metry. Po prostu to, było, to był łan tej łąki kwietnej, była przeogromna, przepiękna, no cudna. Zobacz tak naprawdę chociaż... raj dla e, owadów zapylających też, nie? I e, e, no niewymagający nakładów pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku e, tradycyjnego trawnika, którego, tak jak mówisz, tam jest tylko kawałek ze względu na to, jaką e, glebę mają e, dani, Klienci, nie? Tak. No tam cała działka ma 1300 chyba metrów, to trawnika nie? tam było 400 z hakiem. 400 z hakiem, nie więcej, nie? A reszta to były właśnie różnego rabaty. rodzaju te. Na, no, oczywiście dom i podjazd, ale reszta to właśnie rabaty. I miałam tam jeszcze jedną fajną rabatę, bo właśnie cały ten jakby ogród naokoło domu prowadzony w taki bardzo naturalny sposób. Na łące kwietnej też są posadzone byliny, bo też chciałam, żeby. No bo łąka też się zmienia w czasie, coś wypada, mhm. coś pojawia się nowego, żeby były pewne stałe elementy i tam są jakieś zioła i trawy ozdobne. No dzieje się tam na tej łące, jest po prostu cudowna. Ale y, była też taka rabata y, odcięta przy, przy domu, y, okolona jakby chodnikiem, płytami. Taka, taki prostokąt. W ogóle dom ma drewnianą elewację, jest bardzo nowoczesny i ma całą drewnianą elewację, też bardzo taki no nietypowy, bo rzadko się takie spotyka. I, ja tą rabatę, i w tą rabatę z sosen leciało mnóstwo igieł. I tam jest właśnie wiesz, kwaśna ziemia no to co? i lecą te igły, i tam azalia. Tak, wrzosowisko. I wrzosowisko. To to by było za wysokie, bo to Aha. blisko elewacji. No to ja tam zaprojektowałam wrzosowisko. I to wrzosowisko sobie tam tak świetnie radzi. I to jest po prostu i w ogóle no kwitnie w zasadzie przez większość sezonu wegetacyjnego, bo tam są i wrzosy i wrzosce, i modrzewnice i trawy ozdobne, jakieś parę ozdobnych, chyba ciemierniki tam e, posadziłam, żeby już coś wczesną bardzo jeszcze zimą, późną tak. zimą w zasadzie zanim wczesną wiosną się pojawiało. E, ono jest tak zaprojektowane, żeby tam cały Zmienność czas coś było mhm, coś ładnego zachowana. było. I to wrzosowisko sobie radzi tam świetnie. W ogóle, w ogóle wygląda, jakby było tam, zanim tam powstał. Dom. I o to chodzi. I to, to jest, jest taki efekt, który dla tak. mnie jest e, no, takim egzaminem, nie? Mojego projektu. I czym ma. No, to jest natura, projekt, tak. który mówi. W tym co już tak. dom powstał. Po tym jak, jak ten ogród już faktycznie tam był, a było zupełnie na odwrót, nie? To też jest sztuka. O tym też mówię. A mówiłeś. Pod, drzewami, pod drzewami rosną jakieś hosty w jednym zakątku, jakieś poziomki. Tam w ogóle naprawdę wiele roślin poczuło się po prostu jak u siebie w domu, bo są tak dobrane, nie, do tego siedliska. A chyba wiesz co? Chyba ten projekt właśnie sprawił, że ja się tak zakochałam w tych ekologicznych i a naturalistycznych Czyli ogrodach. To był krok do tego tak naprawdę. To był krok. No a teraz mam do nich totalną miętę. Takie rzeczy się zdarzają. No, no tak jak mówisz. No y, styl. To jest nasz trzeci punkt. I tak łagodnie byśmy przeszły do punktu czwartego, jeżeli chodzi o te nietypowe ogrody. I na tą nietypowość, tak jak mówimy, wpływają również rośliny w dużej mierze, tak jak powiedziałaś. Mamy dane siedlisko, dobrać dane gatunki, które będą tam dobrze się czuły i, i też fajnie wyglądały. Będzie ta zmienność zachowana względem pór roku. Jedne będą przekwitały, drugie gatunki będą wtedy bardzo dekoracyjne. Będą kwitły, będą cieszyły nas swoimi kolorami, wzrokiem, wzrokiem, przepraszam, barwą, co wpłynie na nasz, właśnie, zmysł wzrokowy. Opisywałaś wczoraj ogrody sensoryczne i to też jest ważne, tak? To są takie ogrody, które działają na nasze zmysły, na nasz zmysł wzroku, dotyk, zapach, smak, tak? smak, bo to też. Ma, ma na to wszystko wpływ. Także dzięki roślinom, tak naprawdę ten ogród w dużej mierze nie tylko mała architektura, tylko ma już swój taki docelowy kształt. I to jest głównie nasze zadanie, żeby właśnie to wszystko współgrało jedno z drugim, tak? Żeby za bardzo się nie gryzło, tylko było spójne. I tak samo jeżeli łączymy te style ogrodowe ze sobą, no to pamiętajmy o tym, żeby one wzajemnie na siebie przenikały się wzajemnie, ale też nie gryzły się w sposób taki, który będzie widoczny już na pierwszy rzut oka, tak? Tak jak mówiłyśmy już, w którym... Ty miałaś niedawno nie? taką tak, przygodę. Śródziemnomorskich. Tak, z... Słuchajcie, bodajże latem, gdzie Spotkałam się tak naprawdę z taką architekturą budynku, gdzie dobrałam do niego po prostu trzy style ogrodowe. I był to styl angielski, bo były zaprojektowane, wiesz, rabaty z różami o, o jasnym po prostu zabarwieniu, takim pudrowym różu nawet powiedziałabym i w różu takim z tyłu na, na trejarzach, na kratkach były troszeczkę ciemniejsze, ale kwitły znacznie dłużej. I, i co jeszcze? Tam był na pewno styl... Romantyczny, taki ze względu na tą kolorystykę, bo było i trochę lawendy, wiesz, było trochę tej róży, były trawy ozdobne, które wprowadzają ruch do, tych, do tego ogrodu, tak. No i też taki mm, klasyczny, bo była już tam po prostu taka rabata w tylnej części ogrodu, którą właścicielka zrobiła i zaprojektowała, i nasadziła rośliny sama. To była w ogóle pierwsza rabata, jaka powstała w tym ogrodzie. Ona była wymurowana, później zabetonowana, że tak powiem, i pomalowana na biało. Czyli elewacja budynku biała, mhm. wstawki jakieś tam, słuchajcie, drewniane w ciemnym brązie. No i co? I to już determinuje, tak, tak naprawdę. Styl angielski, ten klasyczny. No, i jednocześnie dowiedziałam się, że właścicielka ma trochę taką naturę romantyczną, no i jeszcze wplotłam, no to to już będzie w ogóle czwarty styl, nawet nie, nie trzy style, ale czwarty styl, bo poprzez trawy ozdobne i właśnie lawendę, jeszcze wkradł nam się troszeczkę styl śródziemnomorski, więc samo to, że. Ten ogród jest inny, że dom był inny w porównaniu do działek sąsiednich. No, to jeszcze ogród był zupełnie inny i przez to nietypowy, tak? I o tym mówimy. Że połączenie ze sobą poszczególnych stylów wpływa na, na cały kształt tego ogrodu, nie? Także mhm. tak naprawdę trzy takie wiodące style ogrodowe i jeszcze ten śródziemnomorski się tam gdzieś wkradł, gdzie nie, gdzie momentami e, cyprysy, no i to, to też tak, to to się jednak. Wiesz, jakby, jakby ogród był duży, to można w ogóle, no tylko to naprawdę już dla ludzi, którzy pasjonują się tym ogrodem i lubią w nim spędzać czas, bo można po prostu robić zakątki w różnych, w różnych całkiem stylach, stylach A, ogrodowych. Nie? Tak jak mówimy, tutaj na przykład e, ogród nowoczesny z przodu e, domu, z frontowej strony, później troszeczkę, wiesz, stylu takiego klasycznego, bo więcej igla, iglaków. I, i y, bylin, tak? A w tylnej części, tak jak mówisz, może być nawet y, element y, takiego ogrodu utrzymanego w leśnym stylu, no bo y, posadzimy brzozy, mhm. zasadzimy funkie czy y, nawet y, parę gatunków paproci i, i już, już ten kształt nam się rysuje, tak naprawdę, nie? Także no dużo to, czynników wpływa. Albo wiesz, albo, na, albo całkiem inaczej, albo na przykład nowoczesny mhm. ogród z jakimś zamkniętym, przymkniętym zakątkiem w stylu japońskim. Mhm. Tu są nieograniczone możliwości. Nasze możliwości to tylko. Nasze możliwości ogranicza tylko wyobraźnia nasza i Klient, budżet klientów, naszych tak, inwestorów. O tym chciałam właśnie powiedzieć. Wyobraźnia przede wszystkim i budżet klientów. Wyjęłaś mi to z dosłownie. To samo chciałam powiedzieć. Wiesz, co jeśli chodzi o rośliny, ja się na przykład spotkałam no. kiedyś. Miałam taki ogródek. W ogóle bardzo też go lubiłam. To był jeden z moich pierwszych ogrodów, który nie tylko projektowałam, ale go zakładałam. To był przy szeregowym no. domu, bardzo mały ogród. A w ogóle historia fajna, bo ja go tam. To był zaraz po skończonej budowie, w zasadzie remoncie domu i ogród chciała zrobić, bo do ogrodu bardziej tam jakby garnął się mąż. Ja go robiłam. Miałam na niego cztery dni i robiłam go w tajemnicy przed Ojej. mężem na prezent imieninowy. Ojej! Tak? No? Jeju. Ogień w szopie, nie? Do, do nocy tam robiłam ten ogród. Ale, ale w ogóle nietypowy był o tyle, że to był ogród biały. On był z takimi elementami, on był trochę w zacienieniu, z takimi, po... Trudno powiedzieć, że to był angielski styl, ale z roślinami nawiązującymi do angielskiego stylu, ale wszystkie rośliny były kwitnące na biało, ewentualnie taki pudrowy Czyli ogród, róż. jeżeli chodzi o kolorystykę. No tak jak opisuje to zobacz Danuta Młoźniak w swojej książce magiczny Aha. ogród, że ona tam przedstawia ogrody kolor na przykład czerwony, kolor biały, kolor fioletowy. I tak dalej, ze względu Aha. na kolorystykę roślin kwitnących na dany kolor. To są takie ogrody, no. To też, są, to też jest w zasadzie taki łatwy sposób na zrobienie nietypowego ogrodu. Po prostu paleta kolorystyczna. tak. I tutaj oczywiście zawsze, zawsze mówimy, że ogród gdzieś tam uważamy powinien spinać się klamrą z domem, tak? I jeżeli mamy i, ale to jest właśnie to, że trzeba być takim świetnym obserwatorem jako projektant, bo klienci często mogą nie wpaść na takie rozwiązania, jakby wpadli na różne rozwiązania, to by po projektanta nie dzwonili, tak? Więc nie wpadli i szukają tych pomysłów. I jeżeli my na przykład idąc do inwestora mhm. zobaczymy, że inwestorzy kochają czerwony kolor i mają jakiś wiesz, czerwono obudowany kominek w salonie i w ogóle, no to to jest pierwsze co ja robię, tak? Wow, no tam jest super element I charakterystyczny, że cały się włączy. Kontrastowy. Salonu. Z od razu, wewnętrznego tak, do zewnętrznego, żeby tak, połączyć te style ze sobą. Tak. O tym też mówiłyśmy w którymś odcinku chyba odnośnie tarasów. My ciągle tarasów. o tym mówimy. Odcinek tak, my ciągle 12? o tym mówimy, bo to jest po prostu bardzo Nie wiem, ważne. Nie strzelam teraz, mhm. ale tak mi się wydaje, że tak, mówiłyśmy o tym już. Yy, w odcinku poświęconym tarasom, czyli tym naszym zewnętrznym salonu. No i teraz wyobraźmy sobie, dzisiaj jest szaro szarobury, ponury, pełen opadów, zimowy dzień. Siedzę sobie w tym salonie domu, gdzie mam właśnie na przykład czerwono obudowany, e, pomalowany kominek jako kontrastowy element w moim salonie. Patrzę w kierunku ogrodu, a tam jest jakiś element małej architektury, teraz nawet zimą, który też jest w tym kolorze. I to już jest ta spójność, ta spójność, o którą tak. nam chodzi. Wtedy siedząc sobie na tej kanapie, nie wychodząc nawet do tego ogrodu, czujemy, że to jest jedna przestrzeń, że to jest jedna spójna całość. Tak jest. I o to chodzi. Tak, żeby łączyć jedno z drugim, żeby nie było takiego y, wzrokowego no, rozwarstwienia się, takiego no, kłucia w oczy, tak? takiego od, tak. Odstawania jednego od drugiego. No tak, mówiłyśmy już o tym, chyba nie będziemy się powtarzać. No to jest właśnie to, że my tak naprawdę projektujemy ogrodę, ale projektując ogrody, robisz kilka różnych rzeczy. Projektujesz między innymi widoki. Projektujesz widoki, czyli jak gdyby rysujemy. Narzucamy obserwatorowi ogrodu, na co on będzie patrzył, do czego pobiegnie jego wzrok. I tutaj albo kierujemy jego wzrok na elementy, które chcemy, żeby ten e, wzrok przyciągały, albo odciągamy od pewnych elementów, na które nie chcemy, żeby patrzył. Kierujemy tego obserwatora. To, to jest trochę taka scenografia. Ogród to jest taka trochę scenografia. Oczywiście. No to tak jak w domu, ale tutaj na większą skalę. Jest to taka scenografia, gdzie po prostu kierujemy. I kroki osoby, i jej wzrok. Tutaj długo jest taką otwartością, trzeba na to patrzeć, i właśnie, bo to gubi wielu inwestorów, którzy sami projektują, wykonują swoje ogrody, albo po prostu te ogrody jakoś tak mimochodem latami powstają, że one nie mają tego programu, że one nie mają tych widoków, one nie mają tego zamysłu. Tylko, wiesz, potrzebujemy szopę, tam robimy szopę, potrzebujemy zamontować huśtawkę dla dzieci. To tam zamontujemy. Ale po to są I są zobacz, takie Iza, rozrzucone elementy, ale to nie tworzy strefy, żadnego wrażenia. Bo nie ma zaprojektowanego ogrodach, wrażenia. Nie ma zaprojektowanego ani wrażenia, ani widoku. Zobacz Iza, ale y, nie tylko są to y, widoki, które projektujemy, ale my przede wszystkim projektujemy wrażenia, czyli oddziałujemy na Zmysły poszczególne, o czym mówiłyśmy już na samym początku, czyli na zmysły wzroku, węchu, bo tu chodzi o zapach, bo znaczna, zobacz, ilość roślin ma ten zapach i jest on bardziej intensywny, mniej intensywny, wystarczy pomąchać róże, czy też lawendę, tak? I, i wiemy, że to jest zapach danej rośliny, ale też na dotyk, bo na przykład Każda roślina tak. ma mm, inne, inne, że tak powiem, liście. Yy, jedne są grubsze, drugie cieńsze. Jedne opadają na zimę, inne nie. I tak naprawdę tak, zobacz, że nie ma osoby, która przejdzie koło kwitnącej rozplenicy japońskiej i nie pogłaszcze tych, y, tych jej tak, kwiatostanów. Tak. Albo nie ma osoby, która przejdzie koło jodły himalajskiej i wiesz, i tam nie, nie chwyci tych długich igieł, Spęczka. żeby zobaczyć, jakie one tak, są w, tak. w dotyku. No ale zobacz. To są właśnie takie, takie no, wrażenia. nawet mhm. y, teraz, y, w tym okresie zimowym, zobacz, jak jest z jodłą. Na przykład świerk. No to niekoniecznie już tak, ale jodełkę to zawsze dotkniemy. No. Tak. Ale wiesz co? To, co mówisz, takie, takie wrażenia, te wrażenia takie zmysłowe, a ja bym jeszcze dalej poszła, że, pro, że projektujemy też, jak gdyby, nastrój. To co ty mówiłaś, miałaś klientkę, która miała romantyczną naturę i ty wiesz, poszłaś w to, żeby ten ogród miał też taką naturę romantyczną i był taki z nią spójny. Ona się tam będzie trochę tak, tak czuła, wiesz. Poprzez nawet e, mówię e, dwa gatunki róż Lawendę i ozdobne trawy, bo tam y, oczywiście ostnica cieniutka wiedzie prym y, i przy tarasie, i w tylnej części ogrodu, i we frontowej y, części ogrodu, bo y, wprowadza tą lekkość i y, y, y daje też dźwięki. Tak, tak, daje też dźwięki. Poprzez wiatr, że po no. prostu szumi. I, I to trawy mają to do siebie, że one nie tylko są piękno ozdobne, ale też prowadzają ruch do tych ogrodów i, i dźwiękowy taki, wpływają tak. na zmysł y, dźwiękowy, słuchowy nasz, nie. Także. Na such, tak. Nastrój. Wiesz co? Dlatego ja sobie też myślę, że jak gdyby styl ogrodowy to jest jedno, ale takie wyczucie swojego klienta też pod kątem tego, jakim jest po prostu człowiekiem, właśnie jaką ma tą naturę. To jest też ważne, no bo jeżeli ktoś na przykład jest bardzo, bardzo introwertyczny i widzimy to na pierwszy rzut oka, no to wiadomo, że będzie chciał zamknąć się w tej ogrodowej przestrzeni. Potrzebuje prywatności, potrzebuje ciszy, takiego ukojenia, spokoju że nie potrzebuje żadnych mocnych wrażeń. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z ekstrawertykiem, no to on chce te wszystkie wrażenia swoje, które ma w środku, uzewnętrznić i nie ma z tym problemu, tak? No to wtedy wiadomo, pójdzie bardziej w szalone rabaty, jakieś kolorystykę, zmienność kwitnienia, pokrój. Na przykład ja, projektując jakieś rabaty, to też stosuję często taką, wiesz, wielopiętrowość, jeżeli chodzi o wysokości że wiadomo, są rośliny piętra najniższego, średniego i najwyższego, że ten wzrok tego odbiorcy tak naprawdę jest też kierowany. Nie tylko, że patrzymy na jedną roślinę. I widzimy tylko ją. Tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku y, pojedynczych nasadzeń soliterów, które też są, y, odgrywają dużą rolę w tych ogrodach, bo to jest roślina na tyle atrakcyjna, że wręcz chcemy aż ją zaakcentować jakimś tam światłem, czy zrobić jakiś taki murek dookoła niej, że, że ona tu jednak y, wygląda, prawda, dekoracyjnie przez. Y, cały rok, bo to może być roślina iglasta, ale może być to również e, dereń, który najpierw ma piękne liście, później na zimę je zrzuca i mamy do czynienia już z, tak, Piękny rysunek. z, samymi, z samym mhm. pokrojem i rysunek gałęzi. gałęzi, które są e, dekoracyjne zwłaszcza teraz i według e, po prostu nie przejdziemy obok tej rośliny obojętnie, bo rzuca nam się w oczy swoim Swoim kolorem, czerwonym, tak? Czy, czy taki klon palmowy, Myślę, zobacz ym... Iza, tak? Tak samo jest niezwykle tak, dekoracyjny. Tak. Bo ma przepiękne liście, które no, kształtem już, już się wyrażniają, no wyróżniają, a później rośnie, tak. zostaje nam pokrój mhm. tego drzewka i, i to również robi e, fajne wrażenie, nie? Dobra, ja bym to tak podsumowała, że nietypowe projekty są fajne, są ciekawe, są fascynujące, bo są okazją do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego, sprawdzić, sprawdzić się w czymś swoje nowym coś nowego poznać, sprawdzić swoje umiejętności, także wykorzystać swoje umiejętności, swoją wiedzę i wszystkie te rzeczy, które inwestorzy. Postrzegają jako problemy na swojej działce, na, w swoim przyszłym ogrodzie, przekuć w korzyści, albo przynajmniej e, tak się z nimi rozprawić, żeby przestały być problemami, żeby przestały być zauważalne, żeby, żeby na co innego poszła uwaga tych użytkowników, uczestników tego i gości ogrodu. Gości zapraszanych do ogrodu, czyli nowych obserwatorów, zobacz, mamy użytkowników, którzy korzystają z ogrodu przez cały rok są właścicielami. I, I widzą go, jak on się zmienia przez 12 miesięcy w roku. Ale wiosną i latem, jest już sezon grillowy, wiadomo, zapraszamy na, na grilla, czy też na obiad, y, popołudniową kawę częściej znajomych. No i wtedy czym ich tu zaciekawić? I zobacz, to jest tak fajna praca. My mamy tak fajną pracę za zadanie. Tak. Takie fajne rzeczy jest... do zrobienia, że no. Jak projektantka. I te mody. popołudniowe kawy. I te popołudniowe kawy i te popołudniowe grille są przyczynkiem do szerzenia się pewnych trendów ogrodowych na osiedlach, w miastach. Wszędzie. No I też zobacz, dzieci, bo podpatrujemy... jeżeli powst powstają mhm. na przykład warzywnik, jest warzywnik i parę krzaczków, tak jak mówiłyśmy, jakieś poziomki, truskawki czy nawet krzak borówki, to, to te dzieci mają tą styczność i to już... Łączymy tak naprawdę i za zobacz wiele aspektów ze sobą, bo uczymy od małego, możemy uczyć nawet najmłodszych, jak obchodzić się z tymi ogrodami i, i wpływać na zmysły, na tą organoleptykę, tak. sensorykę, no na wszystko tak naprawdę, nie? Dlatego ja tutaj głęboko wierzę to, w to, że, że my, jako projektanci, gdzieś tam inspirując do. Em... Inspirując pewne podejście do ogrodu, do natury, żeby ten ogród to był naprawdę taki łącznik, łącznik człowieka z naturą, żeby Powrót to naprawdę było takie natury. wymarzone miejsce nie? na Ziemi, tak, w którym się odpoczywa, w którym z tą naturą ma się kontakt, że to nie musi być takie tylko ułożone pod linijkę, pod nasze dyktando, że my tutaj Pan i władca świata to jest nasz skrawek Ziemi na tej planecie i tutaj rządzimy w pełni. Nie, żeby tak naprawdę inspirować do tego, że ta natura ma jakiś rytm, ma jakiś swój, ma jakiś swój cel, tak naprawdę, i, i tam się dzieje po swojemu wszystko, i my I to obserwujmy i to nam rzeka, przyniesie no bo dużo płynie więcej cały czas, nie? Tak. I obserwowanie tego da nam dużo więcej niż jak gdyby próba takiego władania nad tym. I dlatego ja tutaj te ekologiczne takie rozwiązania w ogrodach się staram przemycać. No i to też jest ważne dla dzieciaków, tak jak mówisz, że dzieci, które mają ograniczony kontakt tak naprawdę z przyrodą, tak? Pandemię, dzieci w miastach tak, mają ograniczony oczywiście. kontakt z przyrodą. Pandemia to tu w ogóle rozwaliła system, bo jeszcze ze sobą teraz mają mały kontakt tak, dzieciaki, tak. Tak? mają głównie kontakt teraz z ekranem i no, to nie jest. To jeszcze tak naprawdę nie wiemy na tym etapie, jakie to ma konsekwencje i mm, jak daleko będą sięgały te konsekwencje. Ale gdzieś tam przebywanie w naturze to jest coś, co jest po prostu dla nas zdrowe, co jest nam potrzebne. To jest naturalna potrzeba człowieka. Więc gdzieś tam przebywanie w tym ogrodzie to jest taka najszybsza realizacja tej potrzeby. O ile ten ogród jest w stanie tą, tej potrzeby sprostać. Mhm. Czyli co? Podsumujmy tak naprawdę. Co rozumiemy po, poprzez ten. To już było pod, podsumowanie. To nie punkty. <grym> Podsumujmy podsumowanie. Podsumujmy w <grym> punktach, co rozumiemy przez nietypowy ogród? Nietypowy ogród, czyli jaki? Czyli taki, gdzie mamy do czynienia z kształtem działki, z różnicą wysokości. nietypowym, tak, tak. Ze stylem tak. i formą Albo, e, tak. ogrodu z jakimś całkiem odrębnym stylem, albo z jakimś całkiem, z jakimś całkiem niesztampowym podejściem do roślin, albo Albo mamy do czynienia z kilkoma tymi elementami naraz, tak? bo możemy i mieć ogród o nietypowym kształcie działki z różnicą wysokości, w całkiem jakimś odjechanym stylu tak jest. ogrodowym. I wiesz, co mi tu przyszło też na myśl, jak już tak podsumowujemy to podsumowanie, <grych> że ogród może być nietypowy też również dzięki nami, nam, samym. I naszym zdolnościom, bo większość też ludzi ma coś w, w sobie takiego, że mają jakiś talent artystyczny, tak jak my, jako projektanci. Większość, zobacz, pan, e, pań czy panów w tych czasach jest w stanie zrobić jakieś swoje własnoręczne, wykonane e, rękodzieło, i e, to o co mi chodzi, że y, może zrobić sobie samodzielnie jakiś fajny kwietnik, może zrobić sobie jakąś y, fajną y, skrzynię pomalowaną na jakiś fajny y, po prostu kolor, jakiś różowy, który będzie przyciągał wzrok tego, y, tego obserwatora, tak? czy z jakichś y, właśnie y, starych elementów, y, staczki jakiejś, czy z jakiegoś wozu jakiś kwietnik ciekawy, czyli... Jeszcze wprowadzanie takich elementów, jak to ma miejsce w przypadku ogrodów naiwnych, takich, że w butach, wiesz, yy, wsadza się w starych butach te, te kwiatki, i to już też będzie yy, wpływało na, to, na ten pęczę. Czyli odbiór, po prostu nie? co tam, takie co tam nam w dużo elementy. Gra. Możemy zindywi zindywidualizować. Oczywiście, ten ogród. czyli nie takie z elementów małej architektury, które są dostępne w sklepach, tylko wykonanych samodzielnie czy jakąś ławeczkę, tak i tak dalej i tak dalej. Do mojej... o. Zobacz, u takiej, też, Jeżeli tak, chodzi o niemiecki z... teraz robią u takie takiej rzeczy. mojej znajomej. Tak, meble z palet, o, wszelkiego euro, rodzaju palety, to różne. to też jest no, bardzo miliard pomysłów. Nie? Czy lampiony. Tak, trylion, trylion pomysłów. Lampeczki. Tak Mam dalej. taką zaprzyjaźnioną szkółkę, do której jeżdżę po rośliny, i tam właścicielka um, właśnie robi elementy w takim stylu, bo tam masz też taki ogród, powiedzmy, pokazowy. Mhm. I w całym ogrodzie są porozstawiane na przykład stare drabiny, pomalowane na jaskrawo-czerwony kolor, i na tych drabinach wiszą rośliny um, kwitnące, jakieś pelargonie, zwieszające się, jakieś lobelie, takie rzeczy. Czyli takie No wiesz, jak to wygląda? Kwiatnik. Po całym ogrodzie rozstawione? Tak. Wygląda super, naprawdę super. Oczywiście, że to nie jest dla każdego, a dla każdego znajdzie się coś. No właśnie. I trzeba tego dla siebie szukać. No właśnie. Tak jak styl ogrodu, tak poszczególne elementy również mają duży wpływ na, na docelowy kształt i odbiór też tego ogrodu. No, bo my już go tak jak powiedziałaś, tak personalizujemy pod siebie, tak indywidualnie. Wiadomo, że to jest nasz. Personalizacja. Ogród. Tak, to jest personalizacja ogrodu. Dokładnie, widzisz. A, widzisz. Dobra. E, zielone odkrycie. Hmm. Hmm. Próbujesz sobie przypomnieć, czy znaleźć w notatkach. Dobra. E, Żaniu, moje zielone odkrycie z, naj, z ostatnich tygodni, w zasadzie dni. Przeczytałam książkę o kąpielach leśnych, Shinrin-yoku, mhm. którą bardzo trudno już w ogóle było dostać. W ogóle miałam plan, że ją wypożyczę z biblioteki, ale jest pandemia i nie można wypożyczyć z biblioteki książki. A to by było bardziej ekologiczne, no ale trudno, mhm. kupiłam ją. I No ale w ogóle, em, ale ty wiesz, no zresztą ty też, w ogóle pożyczę ci ją, właśnie, bo ty też spacery do lasu uwielbiasz. A tu jest kwestia, no nie spaceru do lasu, tylko właśnie leśnej kąpieli. Jest w ogóle pięknie wytłumaczony cały prozdrowotny wpływ na na, nasze, na nas, na ludzi, jaki na nas ma przebywanie w lesie. To ma bardzo duży wpływ na, na nasze zdrowie, na nasze zdrowie fizyczne, na nasze zdrowie psychiczne, na, poczu na zmniejszenie poczucia stresu i tak Warto to robić w wolnych chwilach nawet jeśli nie mamy dostępu do lasu to do parku, książkę polecam jeśli kogoś temat ciekawi a tylko o jednej rzeczy wspomnę że w książce jest m.in. no bo jest opisane jak gdyby dlaczego ten las tak na nas działa pozytywnie ale jest wspomniane m.in. o takiej bakterii, mikrobakterium Vakae, ona się nazywa pewnie teraz źle ją no podlinkuję to bo pewnie źle to wypowiedziałam ale mniejsza większość. Ale jest to bakteria, która znajduje się powszechnie w glebie. I ona się znajduje w glebie w lesie, ale ona się znajduje w glebie nie tylko w lesie, tylko również w ogrodach, mhm. wszędzie. To jest bakteria, która nazywa się też bakterią szczęścia, dlatego że jest przebadany jej wpływ na człowieka, przebadany trochę przypadkowo, bo chcieli zbadać co innego, a wyszło to, że przebywanie i kontakt z tą bakterią ma dobroczynny wpływ na nasze właśnie samopoczucie, na walkę z depresją, z jakimś takim, Obniżonym, sam, obniżonym nastrojem i tak dalej. I ta bakteria jest w glebie, więc jeżeli przebywamy w lesie, zwłaszcza w lesie po deszczu, prze, przechadzamy się lasem po deszczu, to naturalnie po prostu mamy kontakt z tą bakterią w powietrzu. Natomiast mamy też z nią do czynienia pracując w ogrodzie. I, no i tak pomyślałam, że może dlatego ogrodnicy są zazwyczaj tacy szczęśliwi, bo oni cały czas mają z bakterią szczęścia do czynienia. No, niewątpliwie przebywanie w ogrodzie i praca w ogrodzie też ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, więc tutaj, jakby to mi się spina klamrą, a książkę szczerze polecam. No, widzisz. A moim zielonym odkryciem, tak już sobie teraz przypomniałam hmm, znaczy to nie będzie już jakieś odkrycie, bo y, to już y, ja te bajki pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Y, jak ja byłam mała, a to znaczy mniejsza niż teraz jestem. <grym> Taką serię fajną. Yy, była sobie ziemia. Kojarzysz? Było sobie życie? Yy, tak, oczywiście, że kojarzę, dlatego że mój yy, no, mój jeden z moich przedszkolaków, jeden z moich przedszkolaków jest właśnie na tym etapie i właśnie zakupiłam jemu książkę o golasach. Miałam kupić książkę Aha. o golasach. No było sobie życie, przepraszam cię bardzo, ale tam cały czas są golasy, jak gdyby to zwraca uwagę dziecka. Więc... I, i zobacz i tak. ja kupiłam Chrześniakowi e, parę takich serii, bo e, tam jest ich było sobie życie, był sobie człowiek, e, ta, chyba był sobie kosmos i mm, ciekawa jest ta właśnie seria, była sobie ziemia, bo pokazuje początki, jak to wszystko e, się rodziło, jak powstawało. Drzewa, przyroda, która nas otacza, podzielone to jest tematycznie, rozdziałami, i to jest taki fajny wstęp, zwłaszcza jeżeli chodzi o najmłodszych. I zobacz, żyjemy w tak szybkich mhm. czasach dla nas, że warto czasami się zatrzymać, wrócić sobie do tego dzieciństwa. Ja będę na pewno chętnie z nim oglądała tę bajkę, bo jeszcze. Może akurat czegoś się mimochodem domyśla. To jest dosyć stare, nie? To są stare da, bo to już filmy. To jest z lat 80. Mm -hmm. w ogóle ta bajka. Ale chyba to jest przerysowane, nie? Na nowo. Bo to jest, wiesz, w dobrej tak. jakości są te bajki. Przerysowane, tak, odświeżone tak, to tak. jest. Tak, jeżeli no? chodzi o, o nagrania, to na pewno. Jakby coś to jest na Netflixie. Było sobie życie, jest na Netflixie. Nie wiem, czy było sobie Ziemia. Chyba nie. Ale było sobie życie. Golasy są, golasy Bologa są. Jest. A tu tak. mówię, przyroda bardziej i może dowiem się mimochodem jeszcze czegoś, czego nie wiem, albo przypomnę sobie wręcz to, o czym już zapomniałam, bo też mówię w tych szybkich czasach często zapominamy o czymś, a jak sobie człowiek przypomni, to może być to też punktem do tego, że zainspiruje nas to do czegoś innego bo ja też mam taką, widzisz, yy, naturę, że widzę w czymś po prostu yy, nieoczywistego, tylko też jakąś inną rzecz, co na pierwszy rzut oka wydawałoby się przecież takie oczywiste. Wiesz co, tak, ja myślę, że to jest w ogóle takie warte, żeby sięgać po takie fajne źródła informacji o przyrodzie dla dzieci, kiedy one mają po kilka lat, bo one wtedy niezwykle mocno chłoną. I powiem Ci, że na przykład moje dzieci naprawdę... Jak gdzieś tam zdarzy się, że przełączają jakieś kanały i trafią na przyrodniczy film, bardzo lubią mhm. to oglądać. Mimo, że tam, y, no wiadomo, trzeba jakby kontrolować, no, 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 co wiadomo. Tam będzie się działo, ale zwłaszcza w przypadku takich 4-5-letnich dzieci, że tam, no ale. Y, Pamiętam w ogóle, jak jakiś czas temu oglądaliśmy razem film e, o Arktyce mm -hmm. i to była historia niedźwiadków polarnych, niedźwiedzi mm -hmm. polarnych. I no wiesz, tam są... Tam są daleko zachodzące procesy klimatyczne, tak? Ten lód, tego lodu ubywa. Im się w pewnym momencie bardzo kurczy teren, na którym, na którym mogą sobie swobodnie żyć, polować i tak dalej, muszą się przemieszczać. No i tam była kwestia po prostu takiej, wiesz, mamy niedźwiedzicy, która z małym niedźwiadkiem musi się przedostać na znaczącą mhm. odległość. On jeszcze, wiadomo, słabo pływa. Jakieś tam zwierzę, nie pamiętam, czy lew morski, czy coś, ale coś na nie polowało. No po prostu dzieci siedziały z rozdziawionymi buziami, żywały to tak, jak no tak, no to były tak, tak takie emocje jeżeli, jak zobacz, lodu, Jeżeli granie. chodzi o te pingwinki Happy Feet, no ta bajka też dużo pokazuje, że jednak trzeba walczyć o tak. swoje marzenia, że, że, że ta przyroda się zmienia ze względu na działanie człowieka i tak dalej i tak dalej. I to widzicie, zobaczcie, prosta no to jest bajka, w tak? bajkach mocno akcentowane. Prosta tak. bajka, niby bajka, ale niosąca ze sobą jakiś ten przekaz. I, i o to chodzi. Tak. I o to chodzi. Nie ale wiecie, te filmy przyrodnicze bajki. myślę, że też niosą tak. tak, ale myślę, że te filmy przyrodnicze oczywiście nie mogą być drastyczne, muszą być dostosowane do wieku dzieci, tak? Ale jeżeli tam. To też jest fajne, że dzieci nabywają takie świadomości tej przyrody, że, że przyroda to jest ten zamknięty krąg. No, i tam jest większe zwierzątko zjadające, mniejsze zwierzątko, ale nie dlatego, że go nie lubi, tylko dlatego, że przyrody, i tak działa ja... w przyrody. Tak działa ta przyroda. I to też mhm. jest takie. Zobacz Iza. Ja lubiłam bardzo edukacyjne Przerodnicze, przyrodnicze, które zwłaszcza czytała y, Krystyna Czubówna. One tak uspokajały <laughs> no tym głosem ta intonacja. I to wszystko tak wprowadzało Cię i zapraszało. No, i, no i to. Fajna tak. sprawa. No. Do Krystyny Czubównej ma się zaufanie. Po prostu wiesz, że tam owszem, ktoś kogoś zje, ale wszystko idzie ku dobremu. Wszystko będzie dobrze. No tak, no to jest medytacja. Słuchanie Krystyny Czubównej to jest. I kojącego to jest głosu. forma medytacji. Tak. I skończy się happy Tak, endem. Na pewno. Tak. Dobrze, to my też kończymy Dobra, happy endę. Kochani, endem. żegnamy się już dzisiaj z wami. Kończymy happy endem. Oczywiście w ogóle to jest pierwszy podcast w nowym roku, także tutaj szczęśliwego nowego roku Wam życzymy i obserwujcie nas koniecznie, dlatego że na nowy rok mamy daleko zakrojone plany. Ostatnich kilka tygodni milczałyśmy trochę, dlatego siedziało, że była e, no wiele się działo, wiele się działo, była burza mózgów w tym roku. Będzie dużo zmian, będzie dużo konkretów, będzie, będzie się działo, także koniecznie zostańcie. A i w podcaście wkrótce pojawią się zarówno goście, jak i trochę takich bardziej technicznych, a tu nie będę za dużo zdradzać, ale na pewno będzie fajnie. Ciekawie, przydatnie. Także zapraszamy. I zostańcie po prostu z nami, i trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do usłyszenia! Wszystkiego zielonego. To jeszcze nie koniec. Na koniec pamiętaj, że możesz nagrać i wysłać dziewczynom wiadomość głosową, którą pewnie chętnie puszczą w następnych produkcjach. Można to zrobić wchodząc na anchor.fm/łamane na bezogrudek/łamane na message. Wciskasz start recording i nagrywasz. Nie musisz się niczego obawiać, wiadomość możesz odsłuchać przed wysłaniem. Myślę, że dziewczynom innym słuchaczom będzie bardzo miło cię usłyszeć. Tak została nagrana ta wiadomość. Link do strony w opisie odcinka. Pozdrawiam.